Cześć kochani, witajcie w następnym odcinku Smożej Rodzinki. Dzisiaj zabieram rodzinę w miejsce, gdzie czas się zatrzymał 30 lat temu. To jest giełda samochodowa w Miedzianej Górze pod Kielcami. Można tam kupić wszystko oprócz samochodów. Zapraszam. Cześć kochani, chciałabym wam przedstawić specjalnego członka dzisiejszej podróży, czyli Jaśka. Jaśek jest moim bratem ciotecznym. Dzień dobry. I co, teraz jest bardzo ekspresyjnym człowiekiem. Tak. Idziemy teraz na giełdę. Jesteśmy właśnie na parkingu i to jest trochę taka dłuższa droga, żeby przejść sobie. Mów zdjęcie i powinno się ustawić. O, już ma. O! Ha. Co? No każą się zeskanować. No żebyś kupiła coś nowego, no. No wiem, ale chciałam zobaczyć, czy coś śmiesznego będzie, no. To byłoby fajnie, jakbyś... Śmieszne pieniądze. Skanowała, a tam coś fajnego. Właśnie jesteśmy na naszej giełdzie i tutaj możecie dosłownie kupić wszystko. Po warzywa. Aż do opon. O, hot dogi też są. Zapraszamy wszystkich do Kielc. Wszystkie piękne panie bez mężów. Kawa, herbata, cappuccino, gorąca czekolada. Hot dogi, do trzeciego gryza pieniążki zwracam, jak nie smakuje. Pierwszy hot dog w Polsce z gwarancją. Jakie są opcje? Opcje są takie, że do trzeciego gryza pieniądze zwracam, jak ci nie smakuje. Taka okay, jest ale jest ta jakby jedna kompozycja. Może nie być kompozycja taka, że bez bułki, bez parówki, jak chcesz. Okay. Taka kompozycja, albo całkiem na bogato. No dobrze, to na bogato będzie. Dobrze. Proszę bardzo, zabawka gratis. Wow. Tylko trzeba skórzu w domu umyć, nie? Jak w McDonaldzie, kto zabroni biednemu bogatemu? Uwa, zobacz! Widziałaś ty? To się spodoba. Ojo się śmieje, tak? Fajne. Rządki wyciąga. Złoty koralu, dawaj, ubieraj te czapki, żeby Gesslerowa zobaczyła, bo u nas jadła w żarkach i mówi zajebisty hot dog. A ja mówię, weź pani te włosy zepnij. Lata z tymi włosami po kuchni, niech mnie Gesslerowa słyszy. Pani, weź pani teraz sztuczny pani włos, wyciągnij z pyska przy jedzeniu zupy. Rozumiesz pani? Na YouTubach przebije wszystkich. Nawet od pana dostaliśmy kartę stałego klienta. Ja będę prowadził. Od tej strony. Zacznę sztuczny materiał. Takie zamszowe to sobie pan może w tych marketach, co tam mają polskie nubu, kurde. No. Przymierzymy. I zobaczymy. O nie, nie dziękuję, dziękuję. Fajny są. Tu będziesz biegał? Tak. Po piwo? Nie. Jakiś powód musi być do biegania. No jak? Nie. Od tego. Od to ciężarówki. Możemy zobaczyć te wrótki? A, możemy tak założyć taki klakson na naczepie. Nie, w naczepie. A po co? Które cię dla ozdoby? Nie, on to jak ciężarówki. Nie wiem, bo to siostra pakowała, kazała sobie sprzedać. No. Albo do chepcia. Ale by chciała wrotki? Ty, do chepcia. Tak? Dobra, to bierzemy. Te? Nie te. A, tam te. Dobra, to nagram. Będzie miał klakson. To nagram. Ala se wrotki kupuje. No. Ile? Po ile są wrotki? No jesteśmy już kochani po zakupach, kupiliśmy trąbkę. Ale będzie burgery na tym rozwoziła. Kupiliśmy Lecha buty, uważaj, bo ludzie. I jeszcze kupiliśmy wrotki dla mojej siostry, właśnie na nich jeździ. Mogę cię puścić? Nie wiem, żebym puścić. To jest miejsce, które kiedyś było głównym miejscem, jeżeli chodzi o tą giełdę. Kiedyś tu wszędzie były samochody. Jak się przeniosła sprzedaż do internetu, samochody odeszły, a pojawiło się to wszystko. Ogromna powierzchnia, gdzie można naprawdę kupić wszystko, co się zamarzy. Od zwierząt po, nie wiem, wszystko. Wszystko, nie da się wymienić, wszystko. Ala, gdzie jest twój plecak? A tam ma sketchbook? Nie bój się, nikt ci nie...
To kup sobie krem do opalania. Tu można kupić krem do opalania. Wszystko gdzie są? Widziane drogeria. Kurde, bo już czuję, że mnie piecze z tyłu na plecach, się spalę. Patrzcie, mam tutaj gołe plecy. Ten? Tak, no. W środku też. Takiego gotwika byś chciał? Ja chciała tak. No. Strefa piękna jest już specyficzna, bo to jest piękno sprzed 30 lat, nie wiem, czy będzie pasować. No. To będzie właśnie ciekawe. Tu już, a tak, strefa piękna samochodów na razie. A strefę food court Cię nie interesuje jakiś kolejny? Zastanowi się. O, tak. Tam jest taki kultowy autobus z tamtej strony, to już mówiłem. I tam jest taki starszy pan, tam jest pijalnia piwa i obok robi... Jechaćmy na prawo. Robi te... karkóweczki. Ja chcę taki. Na moje córeczki. Jezu, jakie piękne. Najmniejszy rozmiar jaki jest, trzeba znaleźć najmniejszy rozmiar. Gdzie jest jakaś pani, która sprzedaje? Albo pan? Chcę taką. Piękna. Już widzę, że kupiłem wentylator. Bokie mala. Ale po co tam idziesz? Kitek. Co? Kitek. No widzę i co? Kitek. I co? Kitek. Ale nie rozumiem. No kitek. No, o, jaka gąska. Chcesz takiego kitka? Ale już basen dostałaś, starczy. Kitek. Nie, nie. Ale który? Ej, to jest w ogóle fajne, jako poduszka do karmienia. No, ciężko, co ty robisz tutaj? Dzień dobry, w jakiej cenie? Zaraz będzie 105. Cię nie uspokojcie. Dobra, wydajemy dzisiaj kasę. Proszę. Jak będziesz jechała teraz na Wrocławiu? Jak się wywali, to jestem statywem. Amortyzację. Dziękuję bardzo. Pablo do nas Delikatnie. Zaraz. Co to ma być? Ma być po trochu z każdej. Nie po trochu z każdej, bo to są ceny. Tu są inne ceny. No dobrze, inne. To po cygarskę, z tego garstkę, z tego garstkę, z tego, a to jest to samo, to tak? To jest to samo. A, no to dobrze. Mój świętej pamięci dziadek, właśnie kupiłam te cukierki z czekoladą, one są strzelające. W ukryciu przed babcią dawał mi te cukierki, jak byłam malutka. I to jest dla mnie naprawdę bardzo wzruszający moment. Kupiliśmy jednego członka naszej smoczej rodzinki, czyli Jaśka. Ale on często sobie idzie właśnie swoimi ścieżkami. My to szukamy go. Dobra, idę do niego. Idziesz? Tata poszedł po niego, bo kurde, nie możemy go znaleźć. Słuchajcie, nadal go nie ma. Nie mogliśmy go znaleźć, ale podobno... On mówił, że nas znalazł i go nie ma. Idziemy teraz w miejsce, które nie zmieniło się przez więcej niż 30 lat. Ono się nie zmieniło z 50-60 lat. Idziemy w miejsce, gdzie sprzedają zwierzęta. Ojej, jakie małe piaseczki. Idziemy, Ola? No, chciałabym. Co zabierać, brać? No. Przejdź mi dole. Żeby nie przeszkadza. Chciałabym śpić. Tak, to sobie wziąłem. Małe. Dzień dobry. Nie wiem, co mówić. Jeszcze taka zabereczki zadały. Wróciliśmy właśnie ze strefy, w której handlują ze zwierzętami. Dla mnie to jest smutne, ale taka jest gorzka prawda. Pamiętajmy, że taka jest realia, taki jest świat. Tu nie oceniamy nic. Zobaczyliśmy, wychodzimy. No nie kupiliśmy żadnych zwierząt. Mówił wymak, nagle mu telefon wypadł. Łapie. Tak. I w końcu na Pablo. Słuchajcie, teraz wchodzimy w strefę wszystkiego. Tu mamy pieczywo. Tam były roślinki, tutaj mamy tarcze i co najważniejsze, zaczynają się starocie. I w starociach będzie nasz wiatrak. Mam nadzieję. Taki czadowy, nie? Jest tak gorąco, że po prostu szok. Otworzyłam Naomi przednią część wózka, tak żeby miała przewiew, ale i tak będziemy musieli się zatrzymać za chwilę w jakimś cieniu, bo żeby nie przegrzać dziecka, no nie? Pomarzenie moje wielkie. To jest samochód? No samochód taki, no.
To jest mega po prostu. No. Za moich czasów to były takie z blachy zrobione i się pedałowało w środku i te pedały się zacinały. A to już jest nowa technologia, to jest silnik, tu jest, wiecie, napęd, to jest kurde. Kosmos. Ale tutaj są słodycze. Jesteśmy w strefie właśnie ze słodyczami. I patrzcie, tutaj są takie stare słodycze, które po prostu nawet ja, jak jadłam, jak byłam mała, 20 lat temu właśnie były takie słodycze, pamiętam, u mojej cioci na Słowiku, na wsi. To się kupowało w sklepie takim. No nie mam dobrych wieści. Już 3, a 4 alejki przeleciałem. Została jedna ostatnia, ani jednego wiatraka, nie wiem, co się dzieje. Dzień w ostatnim alejkę, może, zobaczymy. Ala pozazdrościła nam odpoczynku i stwierdziła, że zrobi to jeszcze lepiej. Chodzimy do strefy fashion. To są wszystkie marki świata. Strefa fashion! Wszystkie kolory światła. I też wszystkie marki. Zieleń, róż. I błyskotki. Błyskotki. Proszę bardzo, ale tutaj wcale nie głupie te ubrania. To jest ładne. Albo takie białe, jakieś zwiewne ubrania, fajne na plaży. To jest Tommy Hilfiger już. Tommy jaki? Tommy Time. Mamy Tommy'ego Time'a. Tam Kenzo widzę. Porsche. Plecaczek. Dobra, bo mamy potem chodzić, tak? Plecaczek i ten. I pani wstaje, mówi, co? Ali się spodobał plecaczek. A ja tak patrzę. A ja mówię, tak. O, nie poznaję. A Ala, o, poznaję. A to pani z kuchni. Ja mówię, ja chociaż. Ala to zawsze bardzo ładnie. Ja jak smakuje, to i dokładkę bierze. Bardzo chciałam sobie kupić lniane jakieś ubrania, ponieważ na lato one są naprawdę świetne. A to ile kosztuje? Ta sukieneczka 155. No byliśmy w tej ostatniej alejce, niestety wiatraka nie ma. Nie wiem, dlaczego dzisiaj nie ma wiatraka. Znaczy właściwie to wiem. Jak byłem ostatnio, to dla osób handlujących starociami był bilet darmowy wstępu. Było tego bardzo dużo. A dzisiaj chyba już jest normalnie, także dlatego jest dużo mniej. No trudno. Słuchajcie, nasz szef kuchni Tomasz prosił, że musimy kupić mu koniecznie szaszłyka z autobusu. To jest właśnie ten autobus, szaszłyki są na zewnątrz i kupujemy. Słuchajcie, jesteśmy w strefie steków. Zobaczcie, jakie tutaj są po prostu zarąbiste mięcha robione na grillu, czyli coś, co Lechu lubi najbardziej. I to mi się wydaje jest jego ulubiony punkt naszej podróży. Jesteśmy obok tego jedzenia, gdzie sobie chłopaki zamówili mięcho. I zobaczcie, jaki świetny bus tutaj stoi, w którym są siedzenia normalnie i można tam zjeść. Zobaczcie. Wow. Wow, nie, popłaczę się zaraz. Interesujące miejsce. Nie mogę. Ja przełożę. Tak, ja też przełożę. Ja tyłem jadę, ja pierdykam. Niesamowite. Jesteśmy we wnętrzu autobusu, takiego, który jeździł kilkadziesiąt lat temu normalnie jako PKS. Tylko, że tu były normalne siedzenia. Niesamowite. Już jesteśmy w sumie po całej podróży, po giełdzie samochodów, na której nie można kupić samochodu. Brawo. I co, widzimy się później, ponieważ ja muszę lecieć do pracy. Zapraszam. Jest. Nie mam autobusu. Wy nie widzicie. Raz youtuberka, influencerka, tiktokerka, raz opiekacz burger. Opalacz. No. Wróciliśmy z giełdy i tutaj mamy dla was haul. Co kupiliśmy? Tak, wroteczki, proszę bardzo. Kupiłam sobie taki strój, bardzo wygodny, górę i takie wygodne spodnie. Dostaliśmy zabawkę dla Naomi. Ala kupiła sobie chyba jakieś spodnie, to są chyba ogrodniczki. No, ogrodniczki, takie wiecie. O. Co tu jeszcze mamy? To jest słodycze. Moje pyszne słodycze. Czereśnie jakieś małe. Jakbym mogła. Up. Na tapy.
zamiast wiatraka mam klakson. Tira. Na kompresor będziemy klaksonić. Cześć w ogóle. Cześć. Ze mną? Co to jest? Dobra, to zróbcie sobie najpierw i ja zaraz dołączę. Ale dziękuję. No, piękne córeczko. Dzięki, że nie widziałam twarzy, ale wiem, że jest piękne. Bardzo mi miło, naprawdę. I miłych wakacji życzę i powodzenia. Dziękuję. No, trzymajcie się, też. Najsłodsze, co może być. Uwielbiam. To jest tak miłe. Po prostu tak mi miło zawsze na sercu. Także jesteśmy po całym dniu. Wróciliśmy z giełdy. Było bardzo przyjemnie. Spędziliśmy super czas z rodziną. I pamiętajcie, że co każdy odcinek będzie ciekawiej. Serio, mamy fajne plany. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał oraz zostawcie dzwoneczek, żebyście zawsze wiedzieli, kiedy wstawiam film. I co? Czekamy na następne odcinki Smoczej Rodzinki. Zapraszam was również na moje social media. I się żegnamy już. Było super i do następnego. Cześć!